Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Odwet zawitał do Overwatcha, czyli kolejne wydarzenie w Overwatchu, wydarzenie rocznicowe. Dostaliśmy od Blizzarda, jest kupa dobrej zabawy, dostaliśmy wspaniały tryb PvE, który mi się bardzo, bardzo podoba. Zresztą mogliście go zobaczyć na ostatnim live'ie. No ale oczywiście to, co myślę, że was najbardziej interesuje, a przynajmniej mnie najbardziej interesuje w wydarzeniach w Overwatchu, czyli nowe skórki i elementy kosmetyczne. Dostaliśmy nową skrzynkę archiwa, dostaliśmy jedną skrzynkę gratisową, ja zakupiłem 50 skrzynek za wasze donaty, za które bardzo dziękuję. I teraz przed wami opening tych 51 skrzynek. Także trzymajcie kciuki za same legendy, a ja życzę miłego oglądania. No ale zanim zaczniemy otwierać te 51 skrzynek, zobaczmy na co będziemy polować, czyli 8 legendarnych skórek, które Blizzard dodał w tym wydarzeniu. Lecimy po kolei. Pierwszy jest Hanzo i skórka dla niego. No już ta skórka jest legendarna w internecie, pewnie każdy z was ją widział. Nazywa się Dziedzic i wyróżnia się tym srebrnym Rolexem na nadgarstku Hanzo. Skórka mi się bardzo podoba, powiem szczerze, chociaż ja Hanzo nie gram, ale myślę, że będzie wysyp mainów dla Hanzo jak nic. Tak wygląda jeszcze jego łuk. Także to jest pierwsza z 8 legendarnych skórek w tym wydarzeniu. Druga jest, co mnie bardzo cieszy, pewnie wiecie, bo ja jestem mainem Lucia, czyli skórka dla Lucia. Już ją wam pokazuję. Amplituner i wbrew moim obawom, jak zobaczyłem zapowiedź tej skórki, skórka mi się bardzo podoba. Te spodnie grające również mi przypadły do gustu. Do tego bardzo fajny pistolet, także... Tak wygląda skórka do Lucia. Trzecią legendarną skórką jest skórka dla Mei. Zobaczcie, jak ona wygląda. Nazywa się Piżamej. No taka Mei w piżamie. Powiem szczerze, że mi nie za bardzo to się podoba i jakoś nie czuję nawiązania fabularnego do tego wydarzenia, no ale tak wygląda Piżamej, tak wygląda jej broń. Te pieski są słodkie. No dobra, lecimy dalej. Dalej oczywiście jest Moira i słynny beret Moiry. Zobaczcie, jak wygląda ta skórka. Blackwatch. No i kolejna z legendarnych skórek w tym wydarzeniu to 5 zagłady, czyli Doomfist i Szpon. Tak wygląda. Wiem, że wielu osobom się podoba. Ja Doomfistem też nie gram. No skórka wygląda dość bedesowo, że tak powiem, ale czy ona jest fajna? Nie wiem. Sami powiedzcie, dajcie znać w komentarzach, która waszym zdaniem skórka z tych 8 legendarnych jest najlepsza. A my lecimy dalej. Kolejną skórką jest Sombra. I akurat Sombra mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jak wygląda skórka dla Sombry Szpon. W krótkich włosach Sombra bardzo, bardzo fajnie kolorystycznie to wygląda. Dla mnie rewelacja, do tego pistolet też wygląda bardzo fajnie. Lecimy dalej. Kolejną skórką jest skórka dla Winstona i akurat ta skórka moim zdaniem no jakoś mi nie bardzo. Okaz 28, tak wygląda. Wydaje mi się, że nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. No, oj, także tak wygląda broń. Bez szału, bez szału. Kolejną skórką jest skórka dla żniwiarza i to już ostatnia skórka z tych 8, które dostaliśmy w tym wydarzeniu. Żołnierz 24, pierwszy raz bez maski, wygląda bardzo, bardzo fajnie. Mi się podoba akurat ta skórka, trochę nawiązuje jakby do żołnierza, ale trochę bardziej też złego żołnierza. No to akurat good. No dobra, to teraz przechodzimy do otwierania tych skrzynek. Mam nadzieję, że wszystkie 8 tych legendarnych skórek znajdą się w moich skrzynkach. No to startujemy. 51 skrzynek przed nami, jedziemy po kolei. Postaram się to zwięźle szybko zrobić, żeby ten odcinek nie trwał wieki. Mam nadzieję, że już w pierwszej skrzynce będzie legenda, także trzymajcie kciuki i leci pierwsza skrzynka. No niestety, dwa białe, dwa niebieskie, także takie skrzynki będę pomijał milczeniem. Lecimy dalej. Znowu, trzy białe, jeden niebieski, no też nic dobrego. Same archiwalne, co prawda, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o legendy i o jeszcze raz o legendy. Mamy 8 legend do zdobycia. Kwestie, o, jest poza Orisy, to akurat jest fajne z tym pieskiem. Dobra, lećmy dalej. No, sprawdziłem, czy się nagrywa, ale się nagrywa. O, poza dla Bridget. Nie wiedziałem, że ona tu jest, czy Brigitte. Lećmy dalej. Czy będzie w końcu legenda pierwsza? Nie, to jeszcze nie jest ta pora. To jeszcze nie jest ta pora. Same archiwalne cały czas lecą. 46 skrzynek jeszcze nam zostało, także dopiero 5 otwartych, ale żadnej legendy jak na razie, nawet żadnego fioletu jak na razie. Mam nadzieję, trzymam kciuki, wy również trzymajcie. Jest legenda!
No i mamy. Mamy May. Okej, okay, jedna z ośmiu już jest trafiona, tyle powiem. Szkoda, że May... Trochę wam zasłaniam ten ostatni element, ale tam nigdy nie wypada nic fajnego, także spokojnie, spokojnie. Znowu nic. Dalej nic. Czekajcie, otworzyliśmy już 8, 9 skrzynek i na razie jedna legenda na 9 skrzynek. Jest jakiś fiolet. O. Emotka Hanzo. To good, good. Lećmy dalej, może teraz. Jest legenda. Złoto. Ja oczywiście najbardziej liczę na Lucjana, no ale jak go nie dostanę, to go po prostu kupię po tym openingu i tyle. Także Lucio, muszę go mieć po prostu tego Lucio jak najszybciej. Nie chcę czekać do końca wydarzenia, trudno, najwyżej mi się zdubluje, ale muszę mieć tą skórkę. Kurczę. To już za dużo. 13 skrzynek i jedna legenda jak na razie. Blizzard, co się dzieje? Jeff, co ty mi robisz? Jeff! Kubek May. Ojajajajajajaj. A jest beret Moiry. To akurat fajny portret gracza, no ale nie po to tu jesteśmy. Zaczynam się niepokoić. Na mym czole pojawił się lekki pot. Otworzyliśmy 16 skrzynek. I jak na razie mamy jedną legendę. Jest! Uwaga! Uuu, grubo. Nie gram żniwiarzem, ale może w tym momencie zacznę, bo ta skórka jest piękna. Także ja ją od razu ekwipuję i jedziemy dalej. Mamy dwie legendy, May i żniwiarza, po otwarciu 17 skrzynek, także... Mam nadzieję, że te statystyki za sekundę się poprawią i będziemy mieli legendy ze skrzynki na skrzynkę. Jak na razie nie jest dobrze. Moira, o też fajne, to nie widziałem. Dobra, bierzemy. I tu znowu nic. A już za nami 19 skrzynek. Dwie legendy w jednej skrzynce! Dobra, to jest jakaś stara Smugi, ale fajnie, bo jej nie miałem. No i jest ten pan. Myślę, że w tym momencie wielu z was bardzo mi zazdrości, bo to jest Hanzo, myślę, że upragniony przez wielu z was. Podobno najładniejsza skórka w tym wydarzeniu. Bardzo się cieszę, że ją mam. Tyle powiem. Dobra, to jedziemy dalej. To była niezła skrzynka, co? Dwie legendy w jednej skrzynce. Zacieram ręce w nadziei, że zaraz będzie znowu taka skrzynka z dwiema albo nawet z trzema legendami. Co wy na to? Dwa białe, dwa niebieskie. Szału nie ma, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze 29 skrzynek przed nami, także jesteśmy dopiero na półmetku naszego openingu, a już kilka legend sensownych się wysypało, także mam nadzieję, że zaraz w drugiej połowie tego openingu również dużo ich będzie. Trzymajcie kciuki cały czas, nie puszczajcie kciuków. Mam nadzieję, że dzięki waszym kciukom i że waszemu wsparciu zaraz tu się pojawią znowu same legendy. Lecz nie tym razem, nie w tej skrzynce. 26 jeszcze przed nami, czyli w tym momencie jesteśmy dokładnie w połowie tego openingu. Jest jakiś fiolet. I jest to prezentacja zagrania Zarii. I to jest stąd. Także to fajne, biorę. Chociaż ja Zarią też nie gram zbytnio. A na pewno nie gram na takim poziomie, żeby osiągnąć zagranie meczu. Lecimy dalej. 24 jeszcze 24. Znowu fiolecik. Kurde, gdzie jest mój Lucio? Jeff, gdzie mój Lucio? O, jest kwestia do Lucia. Obczajcie te bity. Bierzemy. Za Yoga Bonito. Dobra. Mamy 6155 kredytów. Także no już na dwie skrzynki skórki legendarne jest hajsiwo. Także jak nie wpadną, no to będziemy je kupować. Tak jak powiedziałem, jeśli w tym openingu nie będzie Lucja, no to zaraz po openingu biegnę do sklepu i go kupuję. Zacieram ręce, trzymam kciuki, wy również cały czas nie puszczajcie kciuków. Kurczę. Już tylko 19 skrzynek.
Pewnie w tym openingu również będę cały czas mylił słowo skrzynki i skórki, także jeżeli tak zrobiłem, to wybaczcie mi. Staram się nad tym skupić, że otwieramy skrzynki w poszukiwaniu skórek. Guys! Gdzie moje legendy? Jest! Lucio! Doomfist. To trzecia. Mamy już May... tak? Trzecia. May, Hanzo i Doomfista. Okej, bardzo fajna skórka, ale znowu, to nie mój main. Moim mainem jest Lucio. Gro, nie wiesz o tym? Mam przegrane ponad 200 godzin Luciem. Ja chcę skórkę do Lucia. A tu nic. Ej, już zaczynam się niepokoić. Zostało nam tylko 14 skrzynek. 13. Dobra, ja mam nadzieję, że w ostatniej dziesiątce po prostu w każdej skrzynce będzie legenda. Tak, możemy się umówić. Trzy białe, jeden niebieski, to nie jest dobry opening. Dziesięć ostatnich archiwalnych skrzynek z łupami. Proszę was, nie puszczajcie kciuków, naprawdę. Wiem, że to już może boleć, ale nie puszczajcie tych kciuków. 9. Gdzie moje legendy? 8. Czekajcie, bo już zaczynam tracić humor, który był bardzo pozytywny na początku tego openingu, a teraz z każdą skrzynką jest coraz gorzej. Nie ma nic, same powtórki. 6 ostatnich skrzynek, nie ma Lucia. Moira! No dobra, Moira to akurat się bardzo cieszę, bo Moirą dużo gram, jak wiecie. To jest mój drugi main ostatnio. Mam do niej złote pazurki, także cieć bardzo cieszę. Także mamy na razie May, Doomfista, Hanzo i Moirę, czyli 4 z 8. Jesteśmy w połowie z 46 skrzynek. Wypadły nam 4 legendy z tego wydarzenia. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, ale chciałem Lucio, wiecie o tym. Lucio liczy się podwójnie albo i potrójnie. A chyba go nie dostanę. 4 ostatnie skrzynki. I nie. Jest! Lucio! Winston. Dobra, to mamy 5. A, jeszcze żniwiarza mamy, to mamy 6. Nie, poczekajcie. Czat. Nie ma czatu. Ostatnia skrzynka, zaraz pójdziemy do sklepu i wszystko sprawdzimy, co dostaliśmy, ale chyba zapomniałem o żniwiarzu, którego mamy. Dobra, koniec. Tyle. Tyle było legend. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym openingu, czy był szczęśliwy, czy był nieszczęśliwy, jak wy to widzicie. A ja idę teraz do sklepu i zobaczmy teraz wszystko po kolei, co udało nam się zdobyć. Czyli na początku jest Hanzo i do Hanzo mamy skórkę dziedzic, to jest plus. Lucio, nie dostaliśmy Lucji, ale tak jak mówiłem i obiecywałem, robię to w tym momencie, także Amplituner wpada już do mnie i ją ekwipuje, także to jest druga legendarna skórka. To u mnie jakby co, telefon. May, mamy piżamę May, no właśnie, to zróbmy to. Dobrze, mamy piżamę May. Mamy Moirę, z tego co pamiętam, jest Blackwatch. Mamy Doomfista, jest Szpon, to dobrze. Sombry nie dostaliśmy. Sombra nam brakuje, ale mam nadzieję, że Sombra jeszcze do 30 kwietnia nam wpadnie. I to jest jedna skórka, tak? To jest ta jedna, jedyna skórka, której nam zabrakło. Mam już 7, czyli było 6 z openingu. Jedną kupiłem, bo żniwiarza też mamy, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest, żołnierz 24. No dobra, to by było na tyle. Tak wyglądał opening 51 skrzynek z wydarzenia Odwet w Overwatchu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że wy mieliście jeszcze więcej szczęścia w waszych openingach. Dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę i subskrypcja. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Na razie!